Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym, pierwszym odcinku z nowej serii. Pewnie jesteście zdziwieni, bo przecież na kanale jest Gothiczek 3, przepraszam za moje już słabe słownictwo od samego początku, ale strasznie się jaram, bo zagramy sobie w nowego moda do Gothica 2, który już jest modem, który wyszedł wcześniej, ale wyszedł do niego dubbing i pam param pam, oczywiście udzieliłam głosu w dubbingu, także jestem mega podjarana. Dubbing wyszedł dosłownie wczoraj tak oficjalnie i kurczę, uznałam, że po prostu będę nagrywała dwie serie i tyle, bo tak naprawdę Gothica 3 już mam nagranego do samego końca. Już go tak naprawdę skończyłam i mam właśnie odcinki nagrane do marca, także po prostu uznałam, że nie mogę czekać, aż ten Gothic 3 na tym kanale się skończy i po prostu zacznę drugą serię. Także lecimy z tematem. Zmieniłam sobie troszeczkę tutaj ustawienia w grze, bo dialogi miałam trochę zbyt cicho. Już teraz powinno być w porządku, a my, no cóż, będziemy za chwilę dosłownie zaczynali nową grę. Także lecimy, już nie mogę się doczekać. Także zaczynajmy nową przygodę. Adanosie, Bogu równowagi, wody i mądrości, usłysz mą modlitwę. Daj mi siłę w tych ciężkich czasach. I okaż duszy mej matki swą łaskę. Zginęła, ponieważ popełniła przestępstwo. Mogę ci opowiedzieć o takich siebie i swoją rodzinę. Książę i zarazem przywódca kasty wojowników mógł po prostu jej przebaczyć. Jednak powiedział, że nawet drobni przestępcy muszą zostać ukarani. Tak jak mówi o tym prawo. Zdecydował więc, że jej ręce muszą zostać ucięte. Jednak gdy próbowała się bronić przed tą okrutną karą, książę uniósł swój miecz i wbił go jej w brzuch. O tym pozwolił jej zawisnąć na szubienicy. Właśnie dlatego książę zginie. Pozwolę mu krwawić, tak jak on postąpił z moją matką. Mam nadzieję, że wybaczysz mi moje grzechy. Teraz jednak muszę wrócić do mojego ojca. Powiedział, że mam do niego przyjść niezwłocznie. Tylko skończę swoją modlitwę. Ogólnie ja się nie mogę ruszyć, nadal trwa cutscenka, postać sama idzie. Trzeba właśnie w tej chwili, mój syn. W końcu przestałeś być uczniem kowala. Myślą, że będziesz ciebie przyzwoity kowal. Bardzo dziękuję, ojcze. Jeżeli on nadszedł czas, byś wykorzystał swoje umiejętności w specjalnym teście. Wiesz, jak to zrobić. Weź tą surową stal i rozgrzej ją na dobę, aż zacznie się szarzyć. Gdy to zrobisz, rozbij ją na kowary. Jak skończysz, naostrz wykute ostrze na osetę. Zaraz zabiorę się do pracy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Czy jest coś, czego mógłbyś mnie jeszcze nauczyć? Nauczyłem cię wszystkiego, co sam wiem o wykowaniu. Jednak mogę ci pokazać, jak zwiększyć siłę twych mięśni. Żadna tajemnica. Okej. Podejrzewam, że punktów umiejętności dokładnie nie mamy w ogóle. Co my tam mamy w ekwipunku? Mamy strój kowala, mamy surową stal. To za chwilę, tylko właśnie widzę, że coś jest tutaj nie tak z tym i te ustawienia dźwięku są jakieś dziwne. Nie wiem, ja jeszcze mam naprawdę te efekty sobie zwiększyć. Chyba na fulla sobie dam, bo normalnie coś tu dziwnego się dzieje. Co wy na to, żebyśmy zrobili pierwszy zapis? O, wow. Mamy pierwszy zapis gry. Widzę, że mam okropną czułość myszy, więc jeszcze takie problemy techniczne na sam początek. To nie tutaj, tylko to jest w sterowaniu, chyba nie. Grafika... Czy ja to minęłam, przepraszam? Tak, minęłam to. Bo ta czułość myszy to aż jest mi słabo. To się nigdy trochę lepiej, jeszcze troszkę musimy sobie ogarnąć. Ja bardzo lubię, jak myszka jest bardzo czuła. No, nie wiem. Nie pomogło mi to kompletnie. To jest mała czułość myszy. Czyli było na fulla, a zachowywało się bardzo dziwacznie. Nie wiem, no ciężko się steruje. O, teraz lepiej. Dobra, to co mieliśmy zrobić? Zacznijmy od rozżarzenia surowej stali. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć.
teraz na kowadło, chyba. O mój Boże, ta czułość myszy mnie zabije chyba. Broń wykuta. Teraz powinniśmy ją schłodzić. Czy? Naprawdę nie? Popsułam? Tak tego nie słyszysz. Nikt nie chce. Jak nie ta strona, nie denerwuj mnie. Ja nie powinnam go schłodzić? Dobrze, to ja wykułam to? Miecz jest gotowy. Podaj mi go. Trzymam się od tego z daleka. Że sprawdzę, czy wykonałeś wszystko prawidłowo. Tak, w rzeczy same. To porządne ostrze. To była jego decyzja. Nie jest co prawda idealne. Sam by jednak z pewnością wystarczy ci, by wykonać powierzone ci zadania. Sam tak mówił. Zadania? Jakie zadania? Wiesz, co zamierzam zrobić, jak tylko Gregorius wpadnie w moje ręce. Dużo by mnie kontroluj swój gniew. Ja także jestem bardzo zasmucony śmiercią twojej matki. Jednak nie możesz tak po prostu przedrzeć się i zabić księcia. Jeśli chcemy rozpocząć rewolucję, musimy ją wpierw zaplanować. Ale dość już o tym. Myślę, że czas wyznać ci pewien sekret. Zapewne pamiętasz sytuację, jaka zaszła między kapłanami a księciem. Tak, pamiętam. Kapłani zostali wygnani z miasteczka, ponieważ próbowali zabić księcia. On myśli, że to takie łatwe. W każdym razie, tak brzmi oficjalna wersja. Ode mnie nikt się. Wraz z kilkoma innymi ludźmi sądzimy, że inna wersja zdarzeń jest prawdziwa. Książę jest opętany przez Beliara i próbuje wzmocnić siły swego boga. Cóż, wielka sprawa. Kolejny powód, by go zabić. Właśnie to odkryli kapłani. I dlatego mu się przeciwstawili. Nikt nie chce wiedzieć. Wtedy po krótkiej wymianie zdań, książę zdecydował się wygnać z miasta. W każdym razie, taka jest wersja kapłanów, z którymi pozostałem w bliskim kontakcie. Nic. Teraz utworzyliśmy przymierze Adanosa. Dużo by mnie to kosztowało. Którego zadaniem jest wspierać interes kapłanów. Ty także powinieneś zostać członkiem naszego przymierza. Mam nadzieję, że zaakceptujesz to zaproszenie. Tak. Tak właśnie zrobię. O tym było wiadomo. Choćby tylko po to, by pomścić śmierć matki. Nie mów, że ten książę będzie krwawił. Zatem złóż przysięgę. Powtarzaj moje słowa. Będę służył przymierzu Adanosa. Mogę ci opowiedzieć o całym swoim sercem i duszą. Będę służył przymierzu Adanosa. Całym swoim sercem i duszą. Moje dłonie będą wypełniać jego wolę, a odwieczna mądrość mojego Boga przeniknie mój umysł. Moje dłonie będą wypełniać jego wolę, a odwieczna mądrość mojego Boga przeniknie mój umysł. Sam tak mówiłem. Bardzo dobrze. Teraz idź do skryby Quentina. Wcale mnie to nie dziwi. Mieszka dokładnie naprzeciwko gospody. Na pewno go nie przegapisz. Nie mów, że to nieprawda. W końcu część jego dachu zniknęła. Nie mówię ci przecież. On zleci ci twoje pierwsze zadanie. W porządku. W końcu to była jego decyzja. Do zobaczenia później. Nie Hadanus ma cię w swojej opiece. Okej, okay, a jakieś wieści? Ciągle to samo. Jakieś wieści? Nic nowego nie wpadło mi w ucho. Sam by na to nie wpadł. Okej. Okay. Kurde, ta czułość myszy mnie wykończy. No o co chodzi? Gro, dlaczego mi to robisz? Ja mam to... Mam ją na fulla, no i... No dobra, teraz jest na fulla, ale to nie zmienia faktu, że nadal... To słabo chodzi. Już mi lepiej. W ogóle, jaki ja mam zasięg, tak samo tekstur... Jezu, jakie problemy. Grafika, tekstury, modele, zasięg widzenia. Musimy sobie zwiększyć do 200, bo przecież nawet łóżko mi się nie chce doczytać. O, Hanna tutaj stoi. Ja wam powiem, że ja grałam Hannę, więc chętnie się z nią pogadam. Może mogę. Hej, Hanna. Jak leci? W porządku, dziękuję. Mam jednak sporo do roboty. Jasne. Do zobaczenia później. O Jezu, Jezus kochany. O Boże, to było dobre. Mój dubbing tutaj jest. O Boże, ale fajnie. Cieszę się. Tylko ta czułość myszy mnie wykończy. Tak jak już wspomniałem. No co jest z tymi ludźmi? Wiecie co, zasięg tego widzenia, to ja chyba muszę jeszcze bardziej zwiększyć. Zanikanie obiektów 20%. Niebo, tak. Zasięg widzenia 300, bo przecież... Sam tak mówiłem. Co się tu stało, przepraszam? Te zanikanie obiektów to ja chyba powinnam zmniejszyć, prawda? Też sobie weźmiemy na 300.
No i to się nazywa życie, no. Tylko pewnie będzie mi klatkować. Sprawa. O Boże, świętego dika miścina. Za dużo tekstur. Ale przynajmniej to jakoś wygląda, Matko Boska. Ty jesteś Herax. Myślisz, że to takie łatwe. Siema, co masz mi do pokazania? Pokaż mi swoje towary. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Dobra, o, masz eliksir siły. Tylko ja mam 0 złota. Także polecam serdecznie. Kogo ja miałam znaleźć, bo już się pogubiłam. Mój ojciec opowiedział mi o przymierzu Adanosa. Dołączyłem do niego i przysięgłem służyć mu jak tylko potrafię. Swoje pierwsze zadanie dostanę od skryby Quentina. Jestem bardzo ciekaw, co to za zadanie. Skryba Quentin, tam było, że on nie ma kawałka dachu, tak? Żadna wielka sprawa. No nie wiem, pogadamy jeszcze z innymi może ludźmi. Chociaż gra mnie do nich nie prowadzi, ale może mają jakieś zadania. O takich rzeczach. Tutaj kolejny mieszkaniec, tutaj jacyś strażnicy, z nimi mogę w ogóle rozmawiać? Nie mogę. Ta czułość myszy jest okropna. A ty jesteś kim? Fedor. Hej. Pokaż mi. Ty też masz jakieś towary. O, ty masz broń, fajnie. Tylko tak jak mówię, mam 0 złotych chwilowo. A w ogóle jaką ja noszę jakąś broń? Wcześniej czy później. Weź schowaj te piąstki. Jak się zakładało bronie w gotiku? Trzeba po prostu słuchać. Ładnie, kontrolem. Nie wiem dlaczego. To naprawdę nie. Ale okej. Okay. Strażnik miejski. Nie wiem, ty mi powiedz. Tutaj jakaś chata, a to jakaś tawerna chyba. Nie wiadomo już. Mieszkaniec. Gaston. Tak, jakby mnie to cokolwiek. Siemasz. Pokaż mi. Co tam masz ciekawego? Kompletnie nic chwilowo. Jak tam tawerna? Nie mogę narzekać. Każdego wieczora zagląda tutaj sporo ludzi. Większość z nich to strażnicy, którzy lubią sporo wypić. Ale czego się spodziewać? To jedyna karczma na tej zapomnianej wyspie. Po prostu weź sobie piwo i baw się dobrze. Ojej, dziękuję, dostałam piwko. Tylko picie go chyba aktualnie nie ma sensu, ale ładna tawerna, bardzo mi się podoba. Tutaj ktoś jest w środku? Nie wiem. O, tu jest Quentin. Super, tylko może najpierw regał na książki. O tym było wiadomo od dawna. Nie mogę. Chyba nie umiem czytać. Pozdrawiam. Quentin. Hej. Mnie to i tak nikt nie słucha. Hej, Quentin, stary druhu. Nikt nie chce tego słuchać. Nie za dobrze. Coś nie tak? Nie mówię ci przecież. Cóż, nie mogę znaleźć jednej z moich książek, pomimo że szukałem jej długi czas. Mogę ci pomóc? Tak. Myślę, że tak. Książka zginęła w nocy. Myślę, że została skradziona. To była jego decyzja. Wiesz, kto mógłby być sprawcą? Tak, myślę, że stoi za tym kupiec Fedor. Ostatnio chciał ją kupić za 100 sztuk złota. To była jego decyzja. Okej, no dobra. Nie wiadomo już. Zrobię co w mojej mocy. Fero stwierdzi, że masz dla mnie zadanie. A, bardzo dobrze. Witaj w przymierzu Adanosa. Masz rację. Mam dla ciebie zadanie. Posłuchaj. Mamy swojego szpiega w straży. Zgromadził on sporo informacji na temat księcia i jego planów. Niestety, nie dostaliśmy od niego wieści od tygodni. To tylko gadanie. Sądzimy, że został złapany i wtrącony do więzienia. Dowiedz się, co się z nim stało. Jeśli uda ci się z nim pogadać, dobądź dla nas tę informację. Wróć do mnie, jak zajmiesz się tą sprawą. To była jego decyzja. O, prawie zapomniałem. Jego imię to Logan. Sam by na to nie wpadł. Okej. Okay. Strażnik nie pozwoli mi wejść do górnego miasta. Tak, masz rację. Będziesz musiał dołączyć do straży. W porządku. Zatem ruszam w drogę. Nikt niech cię chroni Adanos. O kurczę, czyli będziemy w straży? Wow, to zaraz dostaniemy ładny pancerz, jak tylko nas do straży przyjmą. Tylko chciałabym się nie bagować na wszystkim, co istnieje. O, dobra, altem się skacze, świetnie. Czyli Fedor, tak? Odnośnie tej książki. Siemasz. Hej. To się nigdy nie zmieni. Pogadajmy. Hej ty, powiedz no, wiesz coś o zaginionej książce Quentina? Trzeba po prostu słuchać. Nie, skąd ten pomysł? Powiedział mi, że byłeś bardzo zainteresowany tą książką. Naprawdę, człowieku, nie ukradłem jej. Nigdy nie wspomniałem, że została skradziona. Skąd o tym wiesz? Tak? Quentin na pewno mnie nie zabije, jeśli się o tym dowie? No dalej, wyduś to z siebie. No dobrze, więc posłuchaj. Poprzedniej nocy zakradłem się do domu Quentina, by ukraść tą książkę.
Więc wszedłem tam i wyszedłem ponownie. Wtedy ukryłem ją w bezpiecznym miejscu, w krzakach przy małym stawie niedaleko stąd. Jeśli wyjdziesz za mury miasteczka, będziesz musiał skierować się w lewo. Kiedy już ukryłem tą książkę, na mojej drodze stanął najobrzydliwszy topielec, jakiego widziałem. Więc dałem stamtąd nogę. Ta książka z pewnością wciąż tam jest, o ile topielec jeszcze jej nie zjadł. Świetnie, więc muszę tam iść i odzyskać książkę. Dobra, ale przy okazji wiemy, co się z tą książką stało, tylko ja sobie raczej z topielcem nie poradzę. Podejrzewam, że ze straży to mam pogadać z głównym gościem, który mnie po prostu do górnego miasta nie wpuści. Podejrzewam, że któryś ma imię i właśnie. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Hej ty! Tylko straż miejska i zasłużeni obywatele mają zezwolenie na wstęp. Ode mnie jeszcze to wrócę. Się tego nie dowie. Trzymam się. Myślałam, że wbiegnie tam do środka, co nie? A czemu gra mnie wywaliła? Przepraszam, ja potrzebuję sobie pogadać. Hej ty, tylko straż... Jeszcze... To z kim ja mam pogadać, żeby mnie przyjęli do straży? Ja nie widziałam żadnego gościa, który by mi pomógł. Chociaż w sumie tutaj jest sporo strażników, no ale... Tu są zwykli strażnicy, to oni wątpię, że mi cokolwiek powiedzą. O, tutaj siedzi jakiś główny boss osiedla. W ogóle bym przetestowała, czy możemy kraść wszystko, co znajdziemy na swojej drodze, bo są mody, które to pozwalają robić, a są takie, które nie pozwalają. Widzę, że możemy zbierać kompletnie wszystko i nikt się nas o to nie czepia. Więc fajnie. Mogę sobie te bronie zabrać, czy nie mogę? W ogóle to wygląda jak tarcza z Gothica 3. Także no. Ale podoba mi się to, że możemy to wszystko pozbierać, będziemy mieli trochę jedzonka. Szczególnie nam się to przyda, jak zaczniemy wychodzić powoli na zewnątrz. Bo podejrzewam, że jest to nieuniknione, żeby wyjść z miasta. Więc pozbierajmy wszystko. Ciekawe, czy też o kufry się nie będą czepiać. To też jest ciekawa sprawa. Siema, Lothar w ogóle. Mam złe skojarzenia z Lotharem z Gothica 2 na przykład. Hej! Może ty będziesz lepszy? Jesteś przywódcą straży, tak? To całkiem możliwe. Czego ode mnie chcesz? Chciałbym dołączyć do straży. Naprawdę? I myślisz, że przyjmuję każdego nieznajomego, który się do mnie zgłosi? Coś ci powiem. Ostatnio spotkałem faceta, który chciał nas oszukać. Przyszedł sobie, niewinnie zagwizdał i powiedział, że chciałby do nas dołączyć. Cóż, myślałem, że nie sprawi kłopotów, więc się zgodziłem. Zgadnij, jak się to skończyło. Ten koleś był wtyką pewnej organizacji. Niemożliwe. Nie pytaj mnie, co chciał w ten sposób osiągnąć. W każdym razie mu się to nie udało. Tak więc nie jesteśmy skłonni przyjąć żadnych nowych rekrutów w najbliższym czasie. Jakieś wieści? Żadnych. Co niby miałoby się nowego wydarzyć? Okej, czyli widzę, że z przyjęciem do straży będzie ciężko. W ogóle robi się noc, moglibyśmy pójść się przespać, bo oczywiście na YouTubie jest ciemno. Widzę, że większość ludzi idzie do tawerny, więc podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie wolna chata, ale chyba logicznie będzie iść do swojego domu, co nie? Ciekawi mnie, czy... to jest chyba nasz dom, co nie? Nie wiem, ale... Dziwię się, że są dwa łóżka, bo tam niby było, że ta nasza matka jest niby zamordowana i że właśnie jej tutaj już nie ma. Ale powinny być jeszcze chyba trzy łóżka. Dobra, to chodźmy do tamtego. Wygląda na to, że będziemy musieli iść za miasto, no ale ja się troszeczkę boję chwilowo, jeszcze z topielcem. Quentin, słuchaj. Lothar nie chce mnie przyjąć do straży, ale miałeś rację. Logan trafił do więzienia. Właśnie tak sądziłem. Powinieneś iść do Gastona, ma dobre stosunki z mieszkańcami miasteczka. W porządku, mów, do zobaczenia później. Dobra, to skoczymy do Gastona. Co porabiasz cały dzień? Pewnym. Ja? Badam rękopisy naszej prastarej kultury. Warto się tym zajmować? Słyszę o tym po raz pierwszy. Tak, zdecydowanie. Dzięki za twoje pytanie. Można to było zrobić. Okej, no spoko. To co? Do Gastona. To Gaston był tutaj. W tym miejscu. Siema Gaston. Czyli ty, mam rozumieć, że też się nie fochniesz, jak ci będę zbierała wszystko z tej tawerny. Dokładnie, nie fochasz się.
W ogóle nie widziałam żadnych kufrów. Czy ja w ogóle umiem w otwieranie zamków? Wydaje mi się, że nie. Skradanie się nie umiem. Zbieranie trofeów. Kradzież kieszonkowa... Nie umiem się włamywać, więc nie umiemy zamków otwierać. Ale możemy właśnie sobie wszystko pozbierać z tej tawerny jeszcze, zanim pójdziemy gdziekolwiek. A tutaj widzę, że jest naprawdę sporo rzeczy. A ponieważ nikt mi nie chce za to obciąć rąk, no to warto to pozbierać, bo potem może się przydać do jakiegoś zadania na przykład. Tak więc dobrze by było to sobie zabrać wszystko. Nawet lutnie mamy, a za lutnie to możemy dodatkowe zdobyć doświadczenie, z tego co pamiętam. Chyba, że jest to wyłączone. Widzę, że gra mi nie daje tej lutni użyć, także przykro mi. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Wino i wino chyba, dokładnie. Dwa winka. I tutaj jeszcze ze stołu piwo. Tych piw będę miała dużo. Podejrzewam, że mogą się przydać do jakiegoś zadania. Nie zdziwi mnie to. Dobra, pozbierane wszystko. To słuchaj, Gaston. Mam do ciebie sprawę. Potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję twojej pomocy. Chciałbym dołączyć do straży, jednak komendant Lothar nie chce mnie przyjąć. Quentin powiedział, że cieszysz się dobrą opinią w mieście. Mógłbyś szepnąć o mnie dobre słówko? Tak powiedział? Niech będzie. Pomogę ci, ale musisz mi udowodnić, że jest to dla ciebie naprawdę ważne. Ile złota byś chciał? Nie miałem na myśli złota. Zrób jakiś pożytek dla tego miasteczka. Wysłuchaj ludzi i pomóż im. Jednak zawsze mów im, kto cię przysłał. A, więc o to chodzi. Zadbam o twoją dobrą reputację w mieście, a ty pomożesz mi dołączyć do straży. Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. No podejrzewam, że nie zrobiłam wystarczająco, bo jeszcze do nikogo nie poszłam. Także przejdźmy się tutaj po tym miejscu. Tutaj jest cmentarz. Czy tutaj leży gdzieś nasza matka? To by było ciekawe. Sir Gerald, wspaniały dowódca. Sylvana, brudna złodziejka, zginęła na szubienicy. Podejrzewam, że to jest nasza matka, bo nie zakodowałam nigdzie jej imienia, ale podejrzewam, że to ona. Tutaj ktoś śpi. Zwykły mieszkaniec jakiś. A tutaj? Kim ty jesteś? Też mieszkaniec. Czemu oni śpią o tej godzinie? W zupełności się z tobą przydałoby zgadzam. Się wybrać za miasto, ale tak jak mówię, ja się troszeczkę boję nie to robić już w co wierzyć. Chwilowo, więc chodźmy do tych wszystkich kupców. Tak podejrzewam, że ty będziesz zadowolony, kiedy ja tę książkę odzyskam. Było dokładnie tak. Jak interesy? Kiepsko. W okolicy ciężko znaleźć potencjalnych klientów. Oczywiście jest straż, która jednak w imieniu księcia woli ukraść to, czego potrzebuje, niż cokolwiek kupić. Prawdopodobnie nie jesteś w stanie rozwiązać moich problemów ze strażą. Mógłbyś jednak iść do wieśniaka Bertrama i odebrać moją dostawę. O, spoko, daj mi pieniądze, a odbiorę. Daj mi pieniądze, to odbiorę dostawę. Nie trzeba. Oto one. Jeśli jednak spróbujesz je przepuścić w tawernie, wpadniesz w poważne kłopoty. Bez obaw. Zrobię, co do mnie należy. Mam nadzieję. Mnie nie słucha. Spoko, gościu, nie ma żadnego problemu. Jeżeli on tego nie widzi, to Sylvan, nie mogę kim ty jesteś? Nigdy cię tutaj nie widziałam. Nie wiem, on się tak co to za strażnik z imieniem? I jak ci smakuje gin? Posłuchał niewłaściwie. Nie mam powodu do narzekań. Nie może tak dalej być. Okej, widzę, że to jest jedyna rzecz, z którą mogę pogadać. Czyli tak, mamy dwa zadania poza miastem. Przydałby się nowy poziom, bo bez poziomu to będzie też mi ciężko. Chociaż mamy chyba 40 siły, to nie jest wcale tak źle. Mamy wojownika w broni jednoręcznej, to czym ja się przejmuję w sumie. Chodźmy jeszcze raz do Quentina, a później skończymy do Hanny. Może ona coś jeszcze będzie miała dla nas? Nie mów, że Gaston pomoże mi, jeśli przysłuży się miastu w jego imieniu. Jeśli mnie spyta, powiem mu, że byłeś bardzo pomocny. A, byłbym zapomniał. Czy byłbyś uprzejmy naprawić mój dach? W porządku, zrobię to. Czy masz materiały i narzędzia? Nie wiem. Są one na dachu. W każdym razie jest tam młotek. Będziesz potrzebował też dłuta i drewna. Możesz je kupić na targowisku. Oto 50 sztuk złota. Dzięki. Zatem ruszam w drogę. Nic o tym nie wiem. Okej, w porządku. Jeszcze mam ci dom naprawiać, no dobrze. A ty masz coś tutaj ciekawego do zrabowania? Kompletnie nic. To szkoda. Sam by na to nie wpadł. Okej, czyli ja nawet nie zauważam, że ten dach jest rozwalony, także... Szczególnie, że tutaj Hanna ma bardzo podobny dach.
A ty coś chcesz ode mnie? Nie może tak dalej być. A nie mogę już z tobą gadać. Dziwna sprawa. Kuchenka to jest mi chwilowo niepotrzebna. Nasz ojciec, no to raczej wątpię, że będzie chciał coś ten. O, możemy z nim pogadać. Potrzebuję twojej pomocy. W porządku. O co chodzi? Muszę się jakoś przysłużyć miasteczku. Jeśli gospodarz zapyta cię o mnie, powiedz, że ci pomogłem i byłem bardzo przydatny. Jako, że jesteś moim synem, pomogę ci. Jednakże mam dla ciebie zadanie. Kilka dni temu została dokonana próba zabójstwa księcia. Co ciekawe, nikt z przymierza za tym nie stał. Obawiam się, że niedoszły zabójca zwalił sprawę i został stracony. Niemniej jednak wygląda na to, że mamy tajemniczego sprzymierzeńca, bo za sznurki pociąga ktoś całkiem inny. Spróbuj odkryć, kto to jest i zaproponuj mu dołączenie do przymierza. Jeśli się uda, niechaj złoży przysięgę. Okej. Kto dokonał tego zamachu? Najwidoczniej był to zwyczajny strażnik miejski. Oczywiście niezbyt lojalny względem swoich przełożonych. Ja wiem, kto to był, ale wam nie powiem. Gdzie powinienem rozpocząć poszukiwania? Ode mnie nikt się tego nie dowie. Na początek? Poszedłbym do kapitana straży. On powinien coś wiedzieć na ten temat. Następnie pogadaj z gospodarzem, który ma spore kontakty w miasteczku. Trudno być tego pewnym. Masz jakieś podejrzenie, kto mógłby być sprawcą? Nie. Obawiam się, że nie. Jednak ta osoba musi być bardzo dobrze wyszkolona, biorąc pod uwagę fakt, że nie została jeszcze złapana. Przecież wiedział o tym wcześniej. No to na pewno. To co? Sprawdźmy dziennik. Próba zabójstwa, dom Quentina, dostawa dla Fedora, dołączenie do straży, zaginiony szpieg, książka Quentina, przymierze Adanosa. Wiecie co, zrobię sobie zapis jeszcze. Chodźmy jeszcze pogadać z tym Loganem, może on nam coś jeszcze powie. A tak to myślę, że będziemy musieli iść jednak już poza miasto, bo tutaj za dużo nie zdziałamy. Jeszcze odnośnie tej próby zabójstwa, to możemy iść właśnie zapytać tego gospodarza. Mogę przez okno z tobą gadać? Mogę. Co wiesz o próbie zabójstwa księcia? Próbie zabójstwa? Skąd o niej wiesz? W takim razie dobrze byś zrobił, gdybyś zechciał nas wesprzeć. Nie wiemy zbyt dużo na ten temat. Prawdopodobnie zamachowiec nie był organizatorem całej tej akcji. Jego znajdziesz najprawdopodobniej w centrum miasteczka. W porządku. Spróbuję go złapać. Czemu ten namiot za nami się rusza? Widzieliście, jak oddychał namiot? Halo? No nie wiem, on nam nic nie powiedział. Możemy jeszcze spróbować iść do gospodarza tawerny, może on coś nam powie. A, i mamy na targowisku przecież kupić dłuto i gwoździe chyba. To za chwilę też. Co wiesz o próbie zabójstwa księcia? Ja? Nic. Myślę, że coś ukrywasz. Na pewno o tym słyszałeś. Hej, ja nic nie ukrywam. Jednakże mógłbym coś dla ciebie zrobić. Co? Mógłbym podać ci imię. Powiedz mi tylko, dlaczego miałbym to zrobić? Jestem tu z powodu zadania, które mi zleciłeś, więc mógłbyś mi po prostu pomóc. Masz rację. Serio? On mi tak po prostu powie? Idź do Fedora. Jestem pewien, że on wie więcej na ten temat. Ciekawa sprawa. Dobra, to wiecie co, pójdę jeszcze na to targowisko. W sumie i tak chyba u Fedora mam kupić te rzeczy. Chyba, że to Herax to sprzedaje. Chyba on to sprzedaje jednak. Ale możemy go zapytać też. Wiesz cokolwiek o próbie zabójstwa księcia? Nie, przykro mi. Nic o tym nie wiem. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Muszę zrobić coś pożytecznego dla miasteczka. Masz dla mnie jakieś zadanie? Coś pożytecznego mówisz? Trudno mi w to uwierzyć. Rzeczy samej, mam dla ciebie zadanie. Możesz zgadnąć jakie. Może szukanie jakichś roślin i przyniesienie ci ich? Mam swoje. Mądry chłopak. Więc o jakie rośliny chodzi? Nie potrzebuję zbyt wiele. Jedynie dwie rośliny lecznicze i jeden smoczy korzeń. Powinieneś się za nimi rozejrzeć poza miasteczkiem. Nie wiadomo, gdzie ja ci znajdę smoczy korzeń? Czy ciebie coś boli? Chyba jednak dłuto to mi sprzeda tamten drugi gościu. Tak coś czuję. Jeżeli on tego tylko jeszcze widzi, sprawdzę. O Jezus. To miał być dom Quentina. Biedak nie ma nikogo, kto mógłby mu pomóc. Kurde, bo ja nie pamiętam, co ja miałam kupić. Nie można wierzyć we wszystko, popytałem co się trochę. I dowiedziałem się, że jesteś zamieszany tak w próbę zabójstwa księcia. Ja? Nie. Skąd podsunął ci ten pomysł?
Gaston poradził mi, bym z tobą pogadał. Wierzysz? I co jeszcze? Nic więcej. Nie wiem, czym więc on się przestań tak sprawiać denerwuje. Mi kłopoty. No, tak czułam, że ty coś mi gówno powiesz, człowieku. Zmieni. Co ja mu miałam kupić? Surowa stal, bełty, nóż, skręt, drewno. Wcale mnie to nie a nie drewno miałam kupić i młotek? Nie można wierzyć we Duto. Wszystko, co się słyszy. On coś mówił, że niby jest nie ten młotek, ale no, na pewno dłuto chciał. Możemy jedynie przeczekać. To kupię ten. Jeżeli on tego i chyba nie widzi, to drewno, nie? Mogę mu w ogóle skąd ja mam nagle tyle pieniędzy? Co się stało? Mhm. To sam wiecie to co, kupię na razie właśnie też to, bo tutaj już wyżej chyba nie mam słyszę nic. O tym po raz pierwszy. Tutaj laga, wiadomo. Widzę, jeżeli że widzi, w siłę warto nie iść i w ogóle nie wiem, czy możemy cokolwiek innego rozwijać. Trudno do naprawy to domu to drewno. I młotek mogę kupić tak po prostu. No popatrz, już mi lepiej. Jak to ma działać, to ta moja naprawa było domu w ogóle? Tak, jak mówisz. On tam coś gadał, że niby, wiadomo, że niby tutaj na dachu, młotek, musiały pojawić coś takiego, się tylko ja bym tutaj chciała wejść jednak normalnie. Będzie ciężko może chyba. Tak dalej być. Coś tu nie działa tak jak powinno. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Może tędy spróbujemy wejść. Wiedział o tym wcześniej. Co ja tak wysoko w ogóle chycam? O, pięknie. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Tam mogłam wejść wyżej na ten dom, bo widziałam. Co jest? Dlaczego nie mogę? Może tędy. O, pięknie. I tak tego nie zmieni. Dziura. O, jest młotek dokładnie. Dziura. Spróbujmy ten dach naprawić. Skąd ty to znowu masz? Nie wiem, czy muszę czekać dostateczną liczbę czasu. Nic nowego. I on, nie wiem, pojawi się komunikat, że naprawione, czy mam po prostu przestać bić teraz. O tym było dziura. Wiadomo od dawna. No mogę nadal z nią mieć interakcję, ale chyba już to nie naprawiłam, co nie? Ej, hej. Quentin, czy ty już masz naprawiony dach? Twój dom został tak, naprawiony. Tak, naprawił się. A, przecież bardzo dobrze. Dziękuję ci. Nie ma sprawy. Super. Czyli to, żeśmy ogarnęli. Coś jeszcze tak na szybko? Może ten gospodarz mi jeszcze coś podpowie? Gaston? No, zrobić wystarczająco to ja na pewno nie zrobiłam. Rośliny dla Heraksa. W ogóle gdzie ja mu znajdę smoczy korzeń? To jest jakiś żart. Próba zabójstwa. Jeszcze nie byliśmy u tego strażnika, co pił gin. I nie byliśmy u Hanny. Nie może tak bo dalej nasz być. Ojciec, no to podejrzewam, że nic nie wie za bardzo. Tu jest strażnik miejski, no popatrz, strażnik. Już mi lepiej. Ten tutaj mieszkańcy, no oni pewnie. Nie można wierzyć. Ja chyba nie mogę z nimi. Dokładnie nie mogę z nimi żadnej konwersacji prowadzić. Nic o tym nie wiem. Z tobą mogę pogadać. Co wiesz o próbie zamachu na księcia? Cóż, to zależy. I tak tego nie od zmienisz. Czego? Od tego, co możesz mi zaoferować w zamian za informację. No popatrz. Co powiesz na łyk zimnego piwa? O, czemu to piwo było zbawieniem po tym całym ginie. A więc chciałeś znać jego imię. Po prostu idź do Fedora. On na pewno wie więcej o tej sprawie. Będę się lepiej trzymać od tego. Jak do Fedora? Przecież Fedor mam jak gdzieś. A tam. To tylko gada. Fedor, słuchaj, już dwie osoby wskazują na ciebie palcem. To znowu masz. Dowiedziałem się czegoś o tobie. Sylvan dał mi wskazówkę, bym z tobą pogadał. I? Gaston cię przejrzał. Nie zasłużył. Powiedz, sobie na to. Co to może oznaczać? Chcę wiedzieć, kto planował próbę zabójstwa. A przede wszystkim, kto jest to zamieszany. Niech będzie, człowieku, wyluzuj. Powiem ci, kto to jest. No dawaj, dawaj. Nie wiadomo już, komu można. Idź dziś w południe na prawo od gospody i wejdź w małą alejkę. Tam będzie czekać na ciebie ten człowiek. Wcale mnie okej. To nie. Jeszcze pójdę do Hanny, może ona mi coś jeszcze powie skąd na ten temat. Znowu ma. Czyli wyglądałoby wszystko na to, że to jest osoba spoza miasta, bo podejrzewam, że tak jest. Widzę, że z nią nie mogę rozmawiać dalej. Ale widzę też, że zbliża nam się koniec dzisiejszego odcinka, moi drodzy. Sporo zadań mamy. Wszystko nas kieruje tak naprawdę poza miasto. Rośliny dla Heraksa, no to poza miastem. Próba zabójstwa, no to też już poza miastem. Dostawa dla Fedora poza miastem. Dołączenie do straży na razie niewykonalne. Zaginiony szpieg też niewykonalny. Książka Quentina poza miastem. I przymierze Adanosa. Nie mamy jak tego zrobić. Także w kolejnym odcinku będziemy buszować za miastem i zobaczymy, jak to się potoczy. W ogóle, wow, ładnie to wygląda, bardzo. Mogłam ptaszka złapać chyba. Ojejku.
W ogóle czemu on bzyczy jak krwiopijca, to dziwne jest. Tak czy inaczej, bardzo fajnie to wygląda. Ja nie mam mapy, nie mam. O, ten topielec tam mruczy. Oż ty cholero. Co to jest, koliber? Czarny ptak. Dobra, moi drodzy, także ja robię zapis i słyszymy się już w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się tymi wszystkimi zadaniami, które mamy na swojej drodze. Czy ja tam widziałam dzika? Nie no, jesteśmy sobie w stanie poradzić z tymi potworami, przecież ja mam właśnie dobrą walkę i tak dalej. Także jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie, do kolejnego materiału, cześć!